Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dema, to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Gothic 3. Jak widzicie, jesteśmy już w Trellis, w mieście, gdzie jest po prostu więcej asasynów niż orków. Dlaczego? Dlatego, że Trellis już jest tak naprawdę na pograniczu Myrtany a pustyni. No jest to właśnie jedno z tych większych miast, właśnie tutaj większość asasynów się udaje. Tak naprawdę już w ostatnich odcinkach w ogóle mamy paczki z bronią tutaj. Więc sobie weźmy, muszę to tylko jedną. Muszę kamień teleportacyjny znaleźć. Ale, tak czy inaczej, już w zeszłym odcinku chciałem tak naprawdę tutaj dotrzeć do Trellis, ale postanowiłem, że pójdziemy sobie jednak do Nemory. Zrobiliśmy kilka questów, zdobyliśmy ognisty puchar i zamordowaliśmy jej mieszkańców. Tutaj też dostaliśmy od Konrada właśnie, od tego paladyna, który jest najemnikiem mosków. Dostaliśmy też puchar. I teraz sobie możemy wykonać parę questów. Nie, nie będziemy okraść Turusa. Chodźmy wtedy sobie tutaj może pogadajmy się raz z Konradem. Nie, nie ma też żadnych opcji. No to chodźmy, tylko asesjant tutaj na nas czeka najwidoczniej. Uważaj, czego dotykasz, nieznajomy. Inaczej możesz przebywać w moim domu tak długo, aż nie skończy ci się złoto. No, czyli handlarz. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. No, oczywiście. Nie jesteś zwykłym kupcem, prawda? Nie chcę tego. Jesteś bardzo spostrzegawczy. Orkowie przeczesują całą krainę w poszukiwaniu relikwii pradawnych. Daliśmy im dostęp do całego Warantu i wspieramy ich prace wykopaliskowe. A ja mam dopilnować, żeby orkowie wywiązali się z umowy. Jaką umowę zawarliście z orkami? Pomagamy im, a oni nam za to płacą. Proste, ale Wak od paru dni zalega zapłatami. Nie powiem, żeby mnie to cieszyło. Ile złota jest ci winien Wak? Nawet nie wiesz, jak dużo. Jeśli Wak nie pośpieszy się z zapłatą, zamkniemy przed orkami bramy Warantu. Nie otworzymy ich, dopóki orkowie nie spłacą długu. Będziemy się z tym Wakiem pogadać w takim razie. Ale najpierw wypytajmy go o wszystko. Orkowie gromadzą wszystkie artefakty i starożytne pisma, jakie wpadną im w ręce. Ale najbardziej interesują ich boskie artefakty. Podobno pradawni posiadali ich kilka. Dlatego orkowie każą niewolnikom poszukiwać ich w ruinach starych świątyń. Nigdy do niczego nie dojdziemy. Co wiesz o boskich artefaktach? Jestem biznesmenem, a nie badaczem. Sekrety tych starożytnych artefaktów nie są znane naszemu świeckiemu ludowi. Sądzimy jednak, że mogą być bardzo potężne w rękach boskiego wybrańca. Ale kto to może wiedzieć? Na pewno Bezi. A jakie boskie artefakty odnaleźli orkowie? Być może jakiś znowu puchar? Jakie boskie artefakty odnaleźli? Zobaczymy. Bo muszę pancerz w końcu zmienić, bo mam reputację wystarczającą. W wschodniej świątyni w Trellis. Znajdował się? Już go tam nie ma. Skąd ta pewność? To proste. Wiem, gdzie jest. O! Naprawdę. To gdzie jest w takim razie? Gdzie jest boski artefakt ze wschodniej świątyni? Obawiam się, że odpowiedź na to pytanie kosztuje więcej niż masz w zakiewce. Ile muszę zapłacić, żebyś mi powiedział, jak dotrzeć do boskiego artefaktu? Powiem ci coś, przybyszu. Tysiak? Pomogę ci, jeśli dopilnujesz, żeby Wak wywiązał się z umowy. No dobra. Chyba uczciwy układ. No dobra, zobaczmy tak to. Twierdzić. Boski artefakt Trellis. Wyczerpiemy tą opcję jeszcze. Każde błogosławie. Nie pokaż towary. Co on tutaj sprzedaje? Elitarny pancerz asasyna, odporność na gorąco i na truciznę. Sprzedam ci to, jeśli udowodnisz, że na to zasługujesz. Zupełnie inny głos. Okej, okay. Sprzedajmy mu te miecze, których i tak nie będę nigdy w życiu używać. Łuki też. Ktoś za to zapłaci. Możemy mu opchnąć. Kostur maga. To się nie może. Tak, stać go jeszcze na to, okej. Okay. I okuty kostur. Czy coś jeszcze mam tutaj? Może te tarcze. Właśnie będzie. I tutaj już nic więcej. Dobra, to dawaj pieniądze. Ja bym sobie tutaj wszedł poczytać, może czegoś ciekawego się nauczymy. Tego Waka będzie. Dobra, to już wiesz, okej. To jest wojownik i tutaj pewnie też będzie jakiś wojownik, no właśnie. A ten pulpit sobie jeszcze sprawdzimy tylko. Już to wiem. Bezi, ty wszystko wiesz. O! Tego jeszcze nie sprawdzałem. I tak to wiesz pewnie. Nieciekawe. A to nieciekawe. Co za wybredne. Dobra, w takim razie poszukajmy tego Waka. Wydaje mi się, że to może być imię właśnie. No, znaczy na pewno to jest ork, po tym co słyszeliśmy, że inaczej zamkną bramy
dla orków w Warancie. Więc to na 100% jest ork, znaczy mi się tylko będzie znajdował. Już to wiem. Zresztą już to chyba ostatnio czytaliśmy nawet. Zobaczę sobie, czy tylko mogę jakieś miksturki przyrządzić. Mogę jedną, wow, naprawdę super. Szok, a co ty tak się burzysz tutaj, orku, co? Wymachujesz tą łapą, pewnie chciałbyś jakąś morę zabić, nie? To się nie może powtórzyć. Ale nie jestem pierwszym lepszym człowiekiem. Stać! O. Ani kroku dalej! Wolakana, więc tak. Wolakana? Słyszałem, jak ork po prawej stronie mówi coś o tym kanie, który jest... jak to miasto się nazywało? Zaraz, zaraz. Faring, właśnie. Znowu. 51 punktów mi brakuje. No dobra, to sporo. No ja wiem, co jest za budowla, tam na 100% właśnie mamy... Sorry, czekajcie, zrobię save'a i wejdę zobaczyć, czy tam jest ten Vak. Czy to jest ten ich przywódca. Sam się o to prosiłeś! Odejdź, Mora! Tu jest jakiś ich przywódca. Tak, to jest Vak. Nie wiem, czy można ci ufać. No! Aaaa! Chcesz mnie zabić? Okej, okay, no to już wiemy, gdzie jest Vak. Musimy w takim razie sobie zdobyć reputację w tym mieście. Fajny sposób, żeby się upewnić, tak, czy, tak przy okazji tylko, czy na pewno tutaj mamy wejść, czy może gdzieś tego Vaka inaczej poszukać, w inny sposób. Dobra. W takim razie, na razie nie będę mógł wykonać tego zadania dla asasyna. Musimy zrobić coś w tym mieście jeszcze innego. Tylko tak, dla kogo? Bo kurde... Tym trellis mały z rzeczy. Stój, Mora. Masz jakieś mikstury lecznicze? No jasne, że mam. Potrzebuję mikstur leczniczych. Daj mi wszystkie, jakie masz. Albo cię obiję, rozumiesz? Ork wojownik Prank potrzebuje mikstur leczniczych. Dobrze myśleć. Nie macie tu alchemika? Nie. I na tym właśnie polega problem, Mondralo. Zdaje się, że miałeś nam coś w tym zakresie skombinować. Zapomnij o tym, ode mnie nic nie staniesz. Na razie dam ci jedną. No dobra, załatwię ci alchemika. No cóż, nie mogę się doczekać, aż zobaczę, jak się za to zabierasz. Masz dla mnie jakąś radę? Naszym alchemikiem była ta podstępna Mora Avogadro. Po prostu rozpłynął się w powietrzu. Odszukaj zbiegłego alchemika Avogadro. Oto mikstura lecznicza. Widzisz? O, reputacja podskoczyła, poszło. Świetnie. Ale to dalej za mało. Potrzebujemy ich więcej. Na pewno możesz mnie nauczyć, jak lepiej walczyć. Lol, 500 złota, nigdy w życiu. No, dobra. W takim razie... Zobaczymy sobie może jeszcze, czy tutaj coś dalej mamy. Jezu. No, nareszcie. No, Gothic, ogarnij. Nienawidzę nowych lokacji eksplorować właśnie z tego względu. To licha. Milok. No, jednak warto było tutaj sprawdzić. O co chodzi? Chcę z tobą porozmawiać. Mów, co masz powiedzieć i co wie. Jestem zajęty, muszę spać. Przyuczysz mnie kowalstwa? Przyuczysz mnie do kowalstwa? Mam cię uczyć? Be, czemu? A co ty dla mnie zrobiłeś? Pozwolono ci nosić oręż na chwałę orkowego ludu. Nie wystarcza ci to? A kto ciebie przyuczył do kowalstwa? My, orkowie, jesteśmy wojownikami. Wielu z nas to prawdziwi mistrzowie w tym fachu. Często wiedza przekazywana jest z ojca na syna. Dobry z ciebie, kowal. Chciałbym w to wierzyć. Wielu wojowników zwyciężało dzięki moim ostrzom. Nie zawsze jednak tak było. Szkoda, że nie widziałeś mego pierwszego miecza, Mora. Był nędzny, z wyszczerbionym ostrzem, ale mimo to zawsze nosiłem go przy sobie. Przypominał mi o ojcu. Pewnie go zgubiłeś? Nie masz. I mam na ciebie go znaleźć, co? Nie! Wszystko przez to, że ten dureń, niedorobiony nadzorca Tempek, nie potrafi wypełniać prostych poleceń. Powiedziałem mu... No w końcu Tempek! ...wziąć na wykopaliska we wschodniej świątyni broń z mojej komnaty. Ale wyraźnie zaznaczyłem, żeby nie ruszał starego miecza leżącego na moim łóżku. Tempek musiał go jednak zabrać, idiota. Okej, okay, no to musimy poszukać dla niego w takim razie tej broni. Kierujmy się w takim razie na wschód Trellis, czyli tutaj. Tutaj pewnie będą prowadzone właśnie te wykopaliska, o którym nam mówił. O, znudzony Furtian. Ruszaj się, Mora.
Okej. Okay. Czy bym save'a zaryzykuje kradzież? No, trochę pieniędzy zawsze wpadnie. Okej, okay. Gdzie oni te mają swoje wykopaliska? Coś mi się nie wydaje, żeby to było gdzieś tam. Wschodnia świątynia to miała być, tak? Stąd przyszliśmy? Nie. Na 100% nie. Zając. Nie, wiecie co? Coś mi się wydaje, że chyba źle tutaj idę. Wróćmy może jednak do tego Trellis. Rozejrzyjmy się tam jeszcze raz, a dokładniej. Naprawdę nie pamiętam tego miejsca. Zobaczmy, dokąd nas to zaprowadzi. To do Geldern leci. Na pewno. Silden. Jakim cudem? Silden. Aha, no może tak. Tam mamy jeszcze jakąś chatę. Może warto by było się jej przyjrzeć z bliska, co? Może tam będzie ktoś mieszkał sobie. Istotny dla tego miasta. Okej. Dawaj. Żądło. Może tego gardu znajdziemy. Co my tutaj mamy? Niewolnik. O, Avogadro, właśnie ciebie tutaj szukaliśmy. Dobra, pogadajmy z nim. Nie, proszę, nie rób mi krzywdy. To nie byłem ja. Zaraz, co ty kombinujesz? Gadaj. Nic. Jestem tylko prostym rolnikiem wykonującym swoją pracę. Słyszeliśmy coś innego? Nie jesteś farmerem. Jesteś zbiegłym alchemikiem. Pracowałeś dla orków w Trellis. Proszę, nie wydawaj mnie. Oddam ci całe swoje złoto, ale nie mów nikomu, że tu się ukrywam. Wezmę złoto i tak powiem. Wspomniałeś coś o złocie? Wrócisz do Trellis, albo cię tam zaciągnę. Wrócisz do Trellis, albo cię tam zaciągnę. Jesteś wstrętnym łowcą nagród. Dobrze. Wrócę. Ale lepiej się upewnij, że dotrę tam w jednym kawałku, świnio. No to chodź. Jeszcze nas wyzwał. Jakby nie był mi potrzebny do questa, to by raczej nie przeżył tego. Gdzie on jest? No chodź. Co ty planujesz, ucieczkę jakąś? W ogóle jakieś miecze leżą? Czy co to są? No, miecze, szkielety jakieś. Nóż, zardzewiały miecz. Dobra, nie będziemy takich śmieci podnosić. No, gdzie on jest? O, to jest w ogóle jakaś jaskinia? No, mam jaskinię jakąś. Gdyby nie ten baran, to ja bym sobie ją chętnie poeksplorował nawet. Może będzie to związane z tym jakiś quest nawet. Zobaczymy. Jaka w ogóle ona... O Jezu, ona będzie dużo. I paczki z bronią znowu. Kurde, trzeba było od razu się na początku udać do Trellis i okolic tego miasta, tak jak samo i do Vengardu. A nie szukać w zachodnim Rytanie. O kurde. Dużo rozpruwaczy. Wybijemy je, być może związany z nimi jakiś quest i go chociaż wykonamy sobie. Jeśli nie, to zawsze zdobędziemy troszeczkę doświadczenia. Mam nadzieję tylko, że tamten alchemik tam nie zwie i że będzie posłusznie czekać. O, coś mi się wydaje, że tędy nie przejdę. Czy tutaj leżał jakiś topór? Nie, to miecz jest. Tak, pomylić ostrze z czaszką. Dobra, teraz pytanie. Jak ja stąd wyjdę? To już odpuściłem mi, skoro mogę otworzyć skrzynię. No dobra, tutaj mamy pusto już, prawda? Tak, stąd nie wyjdę, znaczy tędy nie wyjdę. To musimy się zmierzyć z nimi twarzą w twarz. No, oj, i mnie zatruły. Cholera. Jeszcze jeden zapał. No! Bez zi! Wyciągaj! Miecz. Spróbacze są nawet niezłe. Niby powolne, ale potrafią zaspamować. Boże! Myślałem, że go zabijesz. No! No i wiedziałem, że właśnie będzie tutaj pewnie jakiś quest związany z tym. Mam już plus 8 reputacji. Zabij pochrząkujące bestie chyba. Nie wiem, czy dobrze to przeczytałem. Nieważne. Gdzie my teraz wyjdziemy? Gdzie mamy teraz tego naszego alchemika? To jest ważne pytanie. Czekajcie, to była... No jeszcze to. To była ta chata u góry. Tutaj. Zaraz sobie tam podejdziemy, tylko najpierw się oczywiście uleczę. I bym chciał jeszcze wypić miksturę sobie na chorobę.
Ulecz chorobę. Dokładnie. Myślę, że to jest to. To nie są toksyny, to jest choroba. No właśnie, tak myślałem. Dobra, zróbmy zapis i chodźmy w takim razie na górę zobaczyć, czy ten alchemik tam na mnie czeka. Jeśli nie, to go i tak zabiję, ustrzelę go jakoś. No, jest. No to co, czekasz na jakieś zaproszenie? W ogóle co za baran? Zamiast uciekać, czy coś, to czekam na mnie posłusznie. No ale okej. Widać, że go nieźle zastraszyłem. Retoryka poziom master. Idziesz? Idziesz. Tu jest chyba wejście do miasta, prawda? Nie pamiętam, do kogo miałem ciebie zaciągnąć. Jeszcze te wykopaliska będziemy musieli sobie ogarnąć. O, do tego miałem cię przynieść. Przeprowadzić. No i znalazłem go. Znalazłem Avogadro. Doskonale. Teraz doprowadź go z powrotem do jego laboratorium. Znalazłem go na jednej z farm. To miło. To wszystko w takim razie myślę, jeśli chodzi o niego. Sobie sam chyba tam pójdzie, nie? Na do tego laboratorium. Jeszcze się upewnimy tylko, żeby zaraz nie było fejla. Nie pizdę ani słucha. No, on go tu będzie ładnie pilnował. Zadowolony? Tak, warto było tutaj wejść. Jeszcze reputację dostaliśmy, świetnie. Potrzebuję miksu. Więc to tak. Teraz mam jeszcze dla ciebie pracować. No a co? Masz tu kilka mikstur leczniczych. Ja bym mu nie ufał. Nie przyjdzie z tego nic dobrego. Czy możemy sobie z nim pohandlować? No okej. Trochę duże ceny ma. Powinienem to za darmo wszystko oddać, no ale okej. Tak. Ja bym jeszcze sprzedał tylko to. Łuk wojenny, 70 ataku. Nie jest źle, może go sobie na razie nawet zostawimy. Albo nie, sprzedajmy. Sprzedajmy. Zobaczymy tylko ten mój łuk. No, mój łuk jest lepszy. To jednak dobrze kojarzyłem. Czy ja tutaj byłem? Dobrze ci radzę. Chyba nie. A nie, to jest to miejsce, gdzie było tych dwóch asasynów, wojowników. Tak, to jest to. To tutaj już byliśmy. To ty na mnie będziesz musiał poczekać troszeczkę, bo na razie jeszcze nie mogę sobie z przywódcą morków pogadać. No kurde, coś mi się wydaje, że to Trellis jest takie małe. A może jednak źle mi się coś kojarzy. No kurde, nie wiem, bo nie chcę mi się w to wierzyć, że to takie malutkie jest. Naprawdę. Te wykopaliska będziemy musieli sobie ogarnąć, tylko zobaczmy jeszcze tylko te mury tutaj zamkowe, być może zauważę jakąś dalszą część miasta. Albo tutaj znajdziemy kogoś ciekawego, chętnego do rozmowy. Wow, przepraszam. Co za ludzie? Co za orkowie? Strasznie nieprzyjaźni. Dobra, to nie możemy tu się kręcić za bardzo. Wiecie co, może zacząłem nagrywanie, żeby was nie zanudzać. Stać! Dobra, dobra. Mogę wejść? 27 punktów. No to nie jest aż tak dużo, kurde, jeszcze, żeby zakończyć już Trellis. Myślę, że tutaj zbyt długo nie posiedzimy też. Prawdę powiedziawszy, nie wiem, kto to jest ten u góry. Chyba z nim nie gadałem nawet. No nie gadałem, bo to jest zwyczajny wojownik. Może tutaj będzie ktoś nadzwyczajny, co? Nie, tu też jest zwyczajny wojownik. No, tak jak jest zwykłe to miasto, takie strasznie małe. Typowe, żeby po prostu przejść i wykonać wszystko. Może tutaj będzie ktoś do rozmowy, co? Chętny. Do Nihamora, o co chodzi? Daj mi spokój. No, sorry. Nie, ale ci są jacyś bardziej spokojni. Tam ci od razu... Spodaj mora. A ci do Nihamora, o co chodzi? Dobra, może sobie jakieś mięsko przygotujemy i zaczniemy nagrywanie, bo najwidoczniej to już jest wszystko, co mogliśmy tutaj zrobić, więc ja teraz zaczynam nagrywanie i do usłyszenia, do zobaczenia za sekundę, więc moment, teraz wracam. Dobra, tak, słuchajcie, szukałem tego kamienia, postanowiłem, że warto by było sprawdzić teraz tą chatę, gdzie był ten Avogadro i okazało się, że mamy w środku jeszcze jednego kolesia, który ma imię, jest to Josh i Pir. Pogadajmy z nim oczywiście. Wyglądasz na silnego. Może jakieś zadania nam zlecą. Chyba jesteś też właściwą osobą, żeby pomóc. O właśnie. Z jaskiniami poniżej mojej farmy. Co się dzieje? Pewnie mu chodzi o te rozpruwacze, które zabiliśmy. Od dłuższego czasu dobiega stamtąd. O właśnie. To straszne pokrzonkiwanie. Podejrzewam, że zadomowiły się tam jakieś stworzenia. Oka przez to zmrużyć nie mogę.
Chrząkające bestie z jaskiń to już przeszłość. Już dawno ktoś powinien się nimi zająć. Oto danina kurde. Dla orków. Reputacja na mnie skoczyła. Wiem, że mogę ci ją spokojnie powierzyć. Co tam na twojej farmie? Gdybym nie musiał płacić co miesiąc takiej daniny, wiodłoby mi się znacznie lepiej. Kto tu jest szefem? Orkowie są szefami. Zrobili z nas dojne krowy. Podejrzewam, że nie zabili nas tylko dlatego, że ktoś musi się zajmować hodowlą zwierząt. Gdyby nie my, zdechliby z głodu. Jak wysoka jest danina, którą płacisz orkom? Co miesiąc są 1000 złotych monet. Udało mi się zgromadzić złoto, ale nie miałem odwagi opuścić farmy. Pokaż mi swoje towary. Zobaczymy, co sprzedaję. O, woda, bardzo dobrze. I to szczerze mówiąc, to jest wszystko, co bym od niego chciał. Sorry, wolne biurko. Pójdę teraz z tym pirem. Nie wyglądasz mi na świniopasa. Ty też nie. Czego tu szukasz? Chcesz opróżnić farmę? Wyglądasz mi na kogoś z dodatkowym źródłem przychodu. Na złodzieja. Skoro tak twierdzisz, odwiedziłeś już zamek w Trellis? Podobno są tam ukryte wielkie bogactwa. Wcześniej czy później splądruję zamek w Trellis. Nieźle. Jeśli ci się to uda, może pokażę ci kilka sztuczek. No dobra, tylko nie daj się złapać orkom. Splądruj zamek w Trellis. Okej, okay. Nowe zdanie. Przy okazji nam tutaj wskoczyło jakieś. Wiecie co, ja nadal będę szukać może tego kamienia. Nie wiem, gdzie on się tutaj może znajdować, szczerze mówiąc. Może sobie na YouTube sprawdzę czy coś. Nie wiem, o, mam roślinę przy okazji. Dobra, w takim razie do usłyszenia za sekundę dla was. Tak zauważyłem, że jeszcze możemy oddać tego questa. Avogadro znów pracuje w twoim laboratorium. I dobrze, jeśli znowu zwieje, sam go zabiję. Doskonale, Mora. Okazuje się, że jesteś całkiem przydatna. A, nic innego nam tutaj nie... Dobra, dobra. Nie mam zamiaru z wami gadać. No dobra, w takim razie to ja sobie poszukam tego tutaj kamienia teleportacyjnego. Jest jeszcze taka szansa, że będzie on gdzieś tutaj, bo... O, mamy jakąś skrzynkę, zobaczmy. Do Trellis. No jest, świetnie. Dobra, no to sobie możemy go ustawić, to nie będę musiał żadnej pauzy nawet wam robić. Idzie do Trellis, okej. Okay. Zobaczmy, gdzie on... To by mnie wywaliło, jakbym się tutaj teleportował. Co to jest za budowla? Może to jest ta świątynia, co? Zaraz to zbadamy tutaj. Tu mam jeszcze jakąś jaskinię opuszczoną. Znaczy opuszczoną, nigdy nie wiem, czy jaskinia jest opuszczona. Zbadajmy to. O, 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 rozpruwacz. A tylko jeden, samotny. Nie wiem, czy będzie jakiś questowy, zobaczymy. Nie, niestety nie. Nic z tą panią tutaj nie było związane, więc... No, trochę szkoda. Nikomu tutaj nie wadziłeś, ale ja ci wbiłem, cię zabiłem, zawsze troszeczkę będzie doświadczenia więcej. Okej, okay, zobaczmy w takim razie, co to jest za budowla, te mury takie. Czy to jest... ta świątynia... Wąż. O której nam mówili. Czy może jednak nie bardzo. Gdzie może być ta świątynia w Trellis? Bo tam mieliśmy się udać, pamiętam. Jeszcze możemy sobie to zobaczyć. Ojoj. Co to jest? A, my tu też byliśmy. Te ogry zabiliśmy nawet, jak szliśmy do Trellis. No dobra, to już mniej więcej... No, to już mniej więcej wiem, że te tutaj tereny zbadałem. Szkoda, że tego ołtarza Beliara nie zauważyłem i nie wziąłem od razu tego kamienia teleportacyjnego. No ale nic, skoro tutaj nic nie ma, to ja myślę, że zakończymy teraz ten odcinek, chociaż jeszcze możemy sobie z tym Tornem pogadać, Torusem pogadać. Czekajcie, zaryzykujemy. Ty parszywy złodziej. Wow, 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 wow. Zorientował się, tak właśnie myślałem, że to się skończy. Ci, co znamałem imiona, to zazwyczaj są ciężcy do kradzieży. Znaczy, jak jesteś bohaterowie fabularni, to z nimi jest ciężko zazwyczaj. Dobra, wiecie co, ja myślę, że odcinek będziemy powoli kończyć.
ponieważ chyba już 30 minut ma, nie wiem, bo te cięcia robiłem. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że wam się spodobał. Zachęcam do tego filmu w następnym. Już będę wiedział, gdzie jest ta świątynia, od razu do niej pójdziemy, bo sobie zobaczę po prostu na YouTube, gdzie ona się znajduje, żeby nie tracić czasu. Więc dzięki za uwagę, trzymajcie się, na razie, cześć!